Dzisiaj Denkosław, także troszeczkę się tutaj uzbierało, więc zapraszam. Tradycyjnie po prostu nie dzielimy na kategorie, tylko będę wyjmować tak, jak tu wszystko po kolei się załapie, bez zbędnego przedłużania. Opakowanie po płatkach kosmetycznych Asda Skin System. Dla mnie nie ma różnicy, że kupuję to z Asdy, z Boots'a, z Morrisons. Kosztują praktycznie te same, są tak samo miłe w dotyku, więc po prostu kupuję tam, gdzie aktualnie robię zakupy. Kolejna rzecz to Nivea 3 w 1, woda micelarna, była w średniakach, podlinkuję Wam na dole. Szału nie robi, zmywać zmywa, ale jakoś na łopatki mnie nie powaliła i na pewno nigdy więcej nie kupię. Kolejna rzecz to chusteczki z Morrisons do skóry wrażliwej, 3 w 1, do twarzy dokładnie. I to są oczyszczające, odświeżające, nawilżające, ja ich do twarzy nie używam. Ja używam ich tylko i wyłącznie do rąk. Mam zawsze opakowanie w toaletce, w szufladzie i książę pająka na ścianie. Przecieram sobie ręce po na przykład użyciu korektora, czy jak sobie wylewam krem BB albo podkład na dłoń, żeby to wytrzeć. No to właśnie, używam tych chusteczek. Kosztują funta za opakowanie, często są w promocji, że dwa opakowania za funt 50, 25 sztuk w opakowaniu. I do mycia rąk się nadają. Nie próbowałam ich do zmywania twarzy, więc nie wiem. Dalej, tradycyjnie już od dłuższego czasu w każdym tenku woda micelarna z Garniera jest moja ulubiona. Jest niesamowicie wydajna. To jest 400 ml, starcza naprawdę na bardzo, bardzo długo. Kosztuje normalnie 5 funtów, ale bardzo często też można ją kupić właśnie na jakiejś promocji. Albo 1/3 taniej, albo na przykład 2 w cenie jednego, albo 3 za 2, różnie takie tam są. Także bardzo się opłaca, nie podrażnia skóry, nie podrażnia oczu. Ja mam oczy na tym punkcie troszeczkę, może nie tyle wrażliwe, ale dziwne. Bo bardzo dużo produktów do demakijażu po na przykład przy użyciu drugiej, trzeciej butelki zaczynało mi oczy podrażniać, jakiś składnik, po prostu było go za dużo. Natomiast tutaj bardzo już ile, pół roku jak nie więcej używam i nic mi się z oczkami ani z buzią nie dzieje, także naprawdę super i na pewno warto. Ostatnio albo co chwila ktoś mi przeszkadza, albo mi się kończy karta, albo mi się kończy bateria, po prostu jakiś fatum jest nad nagrywaniem ostatnich filmów przeze mnie. No ale wracając, kolejne opakowanie chusteczek z Morrisona. Wykończyłam też lakier John Frieda Freeze Ease, to jest Moisture Barrier. I to jest 24-godzinna ochrona przed wilgocią, jeśli chodzi o włosy. I też jest to silne, bardzo utrwalenie. Ja ten lakier lubię dlatego, że naprawdę utrwala. Jak go użyjemy odpowiednio dużo, to wszystko zostaje na miejscu. A przy tym nie mamy na głowie takiego sztucznego hełmu. I ja ten lakier uwielbiam. I kupiłam już kolejne opakowanie, bo na razie nie zamierzam go zmieniać. Dalej. No, kolejne opakowanie wody micelarnej, mascara Mary Kay i to jest Lash Love Mascara. Nie zdążyłam Wam nagrać jej testu, zanim się wykończyła. Niesamowicie świetna mascara, była w moich ulubieńcach. To jest cud miód malina i jest na mojej liście zakupu, żebym pamiętała, że jak zużyję, mam mnóstwo innych maskar do zużycia, dlatego je na razie nie kupuję. Natomiast jak tylko zostanę z mniejszą liczbą maskar, to tą kupię na pewno, bo to jest coś super, to co ona robiła z moimi rzęsami, to maskara z Benefitu, czy dużo innych maskar, na przykład z Rimmela, po prostu się chowają i ta jest niesamowita. Nie osypuje się, nie odbija się, po prostu no same ochy i achy, dawno nie trafiłam na maskarę, w której nie potrafiłam znaleźć nawet najmniejszego minusa. Więc to jest cudeńko i z bólem wyrzucam, bo jeszcze trochę tu jest, no, ale już jest po prostu za gęsta. Także, ale naprawdę wykończyłam już prawie wszystko, bo już ją rozwadniałam raz i też się z nią nic nie stało. Także naprawdę Wam polecam, ona się będzie nadawała do praktycznie każdego rodzaju rzęs. Parę moich znajomych też jej używa, mają zupełnie inne rzęsy niż ja i też mają takie same zdanie. Więc to jest na pewno coś wartego uwagi. Jak kupię ją jeszcze raz, to na pewno zrobię Wam test, żeby tym razem nic z Was nie ominęło. Dalej. Zużyliśmy parę bomb z Lasha. I powiem Wam, że nie wiem, czy po prostu trafiłam na taką partię, czy o co chodzi, ale ostatnio, tu mam tylko dwa opakowania, ale zużyliśmy z 8, myślę. I coś ostatnio się dzieje, że
nie sprawiają mi te bomby przyjemności na zasadzie, że woda już nie robi się taka fajna jak kiedyś. Nawet jak kupuję te same bomby, które kiedyś były dla mnie cudowne, to teraz jakoś tak, nie wiem, mniej reagują z wodą, ta woda nie robi się aż taka fajna, moja skóra nie jest już taka fajna po nich, niektóre bomby mnie zaczęły, może nie tyle uczulać, ile skóra była taka troszeczkę naruszona, bo podrażniona to jest za duże słowo, ale była taka, czułam w niektórych miejscach, że nie była zadowolona z kąpieli właśnie z bombami z Lasha. Więc na razie robimy sobie przerwę, wynajdę coś innego. Jak znajdę jakieś fajne bomby, zamienniki, to dam Wam znać. Wykończyłam też szampon John Frieda Freeze Ease i to jest wersja Smooth Start. Bardzo lubię te szampony, w ogóle zrobiłam Wam film na temat mojej pielęgnacji włosów i tam Was odsyłam po więcej informacji właśnie między innymi na temat szamponu. Ponownie kupiłam kolejne opakowania. Jest jeszcze jeden z serii Freeze Ease. Flawlessly Straight się chyba nazywa, ale dobrze pamiętam, i też jest bardzo fajny. No ale tak jak mówiłam, był na ten temat oddzielny film, także linka macie w opisie. Dwie maskary z Essence, były ich testy, także też Wam podlinkuję w opisie na dole testy tych maskar. To jest ulubieniec, to jest maskara niesamowita, bardzo fajna i na pewno jeszcze się u mnie pojawi, natomiast tej nigdy więcej już nie kupię, to był średniak, bo niby coś robiła, ale nie do końca. Także takie moje szybkie zdanie, ale tak jak mówiłam, testy są, więc możecie zerknąć. Kolejna rzecz to też standardowo w każdym denku przezroczysta maskara Stood True, czyli najtańsza przezroczysta maskara, jaką można w tym kraju kupić. I ja utrwalam nią rzęsy, chciałam powiedzieć, nie, brwi. Więc jest brudna, bo zawsze mi się gdzieś tam złapie trochę kremu BB czy coś. I to potem tak niefajnie wygląda, więc też wymieniam je troszeczkę częściej niż zanim się zrobią puste, ale no niekoniecznie chcę takie coś nakładać, więc... Ale one kosztują funta, po funt 50 jakoś tak, więc czemu by nie wymieniać ich często, żeby było to wszystko higieniczne. Wykończyłam krem BB Rimmel i to jest wersja matowa, krem 9 w 1. Jestem niesamowicie z niego zadowolona, już od prawie roku używam non-stop i nie mogę mu nic zarzucić w każdych warunkach, w każdej temperaturze, w każdej pogodzie. I przy moim intensywnym trybie dnia on radzi sobie super. Ja bardzo często dotykam buzi w pracy i on się ściera, no bo siłą rzeczy musi się ścierać, natomiast ściera się w taki sposób, że tego nie widać. I ja przez cały dzień jedyne co muszę zrobić to w zależności od dnia gdzieś tam po południu, pod koniec dnia się trochę przypudrować. I to tyle, natomiast samego kremu nigdy w ciągu dnia nie muszę dokładać, więc jest naprawdę trwały i Wam polecam. Też był test, też będzie link na dole. Kolejna rzecz, która niedawno była na moim kanale, czyli test Benefit They Are Real Push-Up Liner. To jest produkt porażka i jak chcecie zobaczyć moją konkretną opinię i relacje i reakcję na ten produkt, to zerknijcie na test, też macie link w opisie. To jest po prostu coś... brak słów, naprawdę. Nie warto wyrzucać kasy. Dwa opakowania, kropli do oczu, powinny być trzy, bo dzisiaj rano skończyło się trzecia, ale jeszcze nie dotarło do denka. Krople Starazolin Hydro Balance, przesamowicie super krople do oczu, nawilżające, to nie jest lek, można ich używać tak często jak tylko chcemy, one nie mają w sobie nic co nam może zaszkodzić, jeśli potrzebujemy używać ich 10 razy dziennie to możemy, nie ma żadnych zastrzeżeń. Ja za dwie buteleczki w Polsce płacę około 15 albo 18 zł, jedna buteleczka używam raz dziennie, bo używam rano. I robię sobie po jednej albo po dwie krople w każde oczko. Taka buteleczka wystarcza na bardzo długo, więc to się naprawdę opłaca, a pomagają właśnie oczkom po długich godzinach spędzonych przed monitorem czy po długich godzinach za kierownicą. One się naprawdę świetnie spisują. Dalej krem L'Oreal Triple Active Anti Shine, matujący, nawilżający krem. Brzmi tak, jakby nie miało to prawa działać, ale działa. Bardzo jest fajne, skończył mi się w tej chwili, używam czegoś innego, ale jak będę kiedyś jeszcze potrzebowała na bieżąco kupić krem, to na pewno on będzie brany pod uwagę, bo bardzo mi się podobała moja buzia podczas używania tego kremu. Nawilżał, bo to było czuć, ale również właśnie matowił, przytrzymywał troszeczkę tą nadprodukcję sebum w ciągu dnia, więc naprawdę fajnie się sprawował. Co dyma? Kolejne opakowanie micelara z Garniera. Kolejna rzecz to maseczka oczyszczająca z ziai. Ostatnio rzadko używałam maseczek, przyznaję się bez bicia. Natomiast ostatnio z powrotem do tego wróciłam.
z powrotem wróciłam, masło maślane, ale fajnie jest czasem sobie zrobić takie domowe spa. I tak myślę, że w ogóle zrobię Wam taki odcinek domowego spa, ale w wersji poimprezowej, żeby się ogarnąć, bo to myślę będzie troszeczkę ciekawsze niż takie po prostu zwykłe dogadzanie sobie. Kolejna rzecz, natura, wykończyłam też peeling myjący z pomarańczą, niesamowity zapach, świetny peeling i na pewno jak będę w Polsce, mam nadzieję, że są duże opakowania, bo jeśli są, to na pewno sobie kupię i jeszcze zobaczę, czy mają inne zapachy. Ucieka ode mnie, nie będę tego wycinać, na pewno jeżeli będą mieli inne zapachy, to też je wypróbuję, bo ten peeling jest naprawdę świetny. Kolejna rzecz to jest Sheer, czyli brytyjska wersja Rexony i to jest Crystal Invisible Aqua i to jest po prostu antyperspirant, działają one dla mnie świetnie i używam też ich non-stop. I ostatnia rzecz, która się tu znalazła, to Pur Blanca perfumy z Avonu o bardzo fajnym zapaszku. W sumie nie mogę nic więcej powiedzieć, bo to jest fajny zapach, ale po dość krótkim czasie się nudzi. Także cieszę się, że miałam tylko 10 ml, bo to było po prostu bez sensu, zajęłoby mi wieki, żeby go wykończyć. Tak mi długo zajęło. Po dłuższym używaniu staje się duszący i niemiły. No ale ogólnie zapach jest ładny. Wszystko! Jeszcze hałas. Na koniec, musi być do dyma. To wszystko, moi drodzy. Dajcie mi znać, jeśli używaliście jakichś tych produktów i jakie są Wasze opinie w komentarzach. Tak jak już mówiłam, jeśli jakiś produkt pojawił się u mnie wcześniej na kanale w formie testu, to na pewno link znajdziecie w opisie, także tam Was też odsyłam. Tam macie też linki do moich mediów społecznościowych. Zachęcam Was do śledzenia mnie tam, bo tam najłatwiej się ze mną skontaktować i tam macie zawsze regularne jakieś zdjęcia i inne update'y z tego, co się u mnie dzieje. Tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!